Cześć kochani, witam Was serdecznie, jak zawsze promiennym uśmiechem, bo sporo ciekawych newsów mam do przekazania, takie nawet skumulowane bym powiedziała, mała rewolucja, ciekawe zjawisko kosmiczne, sami zobaczcie co nam się skumulowało, ile ciekawych zapowiedzi, ja Wam mówiłam z końcem wakacji, że jesień zapowiada się na taką małą planszową rewolucję, no to właśnie, proszę Państwa, zacznijmy jednak od kumulacji i rewolucji, jeśli chodzi o grę miesiąca, wprawdzie dzisiaj jeszcze macie szansę zagłosować na październikową grę miesiąca, ale już zapowiem, co będzie działo się w listopadzie. Otóż trzy nagrody w ramach gry miesiąca i są to Duna Sekrety Rodu, ufundowane przez wydawnictwo Portal Games. Kolejna nagroda, która tym razem ufundowana jest przez sklep Gry Bez Prądu, to Terraformacja Marsa oraz kupon na 200 zł, który zwycięzca zrealizuje w sklepie Warbox. Przypomnę tylko, że głosować możecie również, kiedy korzystacie z naszego medialnego patrona, czyli ze strony Plansze, gdzie możecie wyszukiwać sobie ulubionych planszówek. No i Board News nie może przecież się zacząć bez nagrody odcinka, a właściwie nagród, które teraz wyświetlają się Wam na ekranie. Natomiast, moi drodzy, Wasze zadanie, proszę Państwa, czeka w opisie, a więc odsyłam, zapoznajcie się i absolutnie zachęcam do komentowania i brania udziału w tejże zabawie, podobnie jak do dołączania do grona subskrybentów. Zawsze wtedy będziecie na bieżąco, macie możliwość brania udziału w licznych konkursach i zabawach i też wspierania w ten sposób rozwoju kanału, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest niezły motywator, żeby stanąć tutaj i nagrywać dla Was kolejne materiały. A propos materiałów, odsyłam do tych, które pojawiły się w minionym tygodniu. Co Wam zaproponowałam? O, przede wszystkim kilka propozycji związanych z grozą, mrokiem, czyli takie gry na Halloween, albo jeśli chcecie po prostu się bać, albo nie boicie się kogoś wystraszyć. Odsyłam Was bardzo serdecznie, a teraz już, moi drodzy, zaczynamy to wydanie Board News, gdzie będziemy mieć kumulację. Czy wiecie, że na granicach Imperium została odkryta nowa galaktyka? Dowodząc swoim statkiem kosmicznym, wyrusz więc na eksplorację tego Eldorado pełnego tajemnic oraz skarbów, planeta po planecie. Odkrywając, będziesz budował swoją załogę, zatrudniając specjalistów, a nawet roboty, i korzystając z ich umiejętności. A wszystko to w taktycznej grze karcianej od wydawnictwa Games & Plugged, którą możecie już od dzisiaj zamawiać w ramach przedsprzedaży, oczywiście w wersji polskiej, a mowa tu o Wild Space. Waszym celem w tej karciance będzie tak naprawdę efektywne łączenie kart. Za każdym razem, gdy dostaniesz nowe karty do swojej kolekcji, wzmacniasz swoją załogę, zdobywając kredyty i przygotowując kolejne kombinacje. W każdej turze nowy system wyboru akcji oferuje dwa proste rodzaje opcji. Kiedy zagrywasz kartę, aktywujesz jej zdolność, jeśli karty w Twojej ekipie spełniają jej warunek. Wprowadzenie do gry nowych kart jest zatem bardzo przydatne do uzyskania potężnych zdolności już teraz, ale także do zebrania warunków do aktywowania w przyszłości bardzo cennych zdolności. Nauczenie się, jak planować swoje działania, jest kluczem do wywoływania skutecznych kombinacji i możliwości jednoczesnego wprowadzania do gry kilku kart. Po raz kolejny, moi drodzy, w tym roku zrobi się piaszczyście i będzie melanż. Tym razem od wydawnictwa Rebel, które właśnie uruchomiło przedsprzedaż gry Duna, planeta intrygi i konfliktów. Jest to nowa wersja gry Duna od wydawnictwa Jail Force 9. Żeby to nie była jedyna dobra wiadomość, premiery możecie spodziewać się jeszcze w tym roku, w grudniu 2021, a więc trzymajmy kciuki, aby wszystko poszło dobrze. Czego natomiast możecie spodziewać się w tej nowej edycji? Przede wszystkim nowej szaty graficznej, co już pewnie widzicie. Ale do samej gry wprowadzone zostały również zmiany, które mają zoptymalizować rozgrywkę w mniejszym składzie graczy. A zatem w czasie rozgrywki stańcie na czele jednej z najsłynniejszych historii w dziejach science fiction w grze Duna, planeta intrygi i konfliktów, wybierając stronę, po której będziecie walczyć. Albo zostaniecie liderem Imperium, wcielając się w dowódcę Fremenów, bądź też staniecie na czele jednego z wielkich rodów, Atrydów albo Harkonnenów. Zdobywaj zatem wpływy oraz walcz o kontrolę nad melanżem, najsłynniejszą i najbardziej pożądaną przyprawą, zasobem, który obecny jest tylko na Dunie, a więc będziesz w trakcie gry transportował swoje jednostki na tę planetę, będziesz zbierał przyprawę, będziesz kontrolował pustynne warownie i będziesz niszczył swoich wrogów. Skoro tak bardzo pokochaliście wyprawy na Dunę w tej planszowej wersji, to wydawnictwo Lucky Duck Games Polska też ma dla Was dobrą wiadomość.
związaną z dodatkiem, a konkretnie pokazuje polską edycję okładki do dodatku do gry Duna Imperium Potęga X, jak informuje wydawca. W tym momencie już to rozszerzenie jest w produkcji i jeszcze w tym roku egzemplarze mają wyruszyć do Polski, choć pewnie premiery możemy spodziewać się w przyszłym roku. Czego jeszcze możecie się spodziewać po tym dużym rozszerzeniu? Przede wszystkim wprowadza postaci nowych liderów, ale pojawią się kolejne intrygi czy karty Imperium, jak również urozmaicenie o nowe mechaniki, a także nakładkę na planszę, która umożliwi odwiedziny innych lokacji, a co za tym idzie, moi drodzy, wykonanie innych akcji oraz nowe rodzaje jednostek. Wydawnictwo Lucky Duck Games Polska nie przestaje zaskakiwać dobrymi wiadomościami, które oczywiście związane są ze światem gier planszowych. Tym razem przeniesiemy się w przeszłość, ale każdy z graczy będzie miał szansę przyczynić się do powstania wiekopomnego dzieła, moi drodzy. Lucky Duck Games Polska informuje o polskiej wersji językowej gry Paleo. Aby dobrych wiadomości było więcej, premiery tej gry możecie spodziewać się w pierwszym tygodniu grudnia tego roku. Paleo to kooperacyjna gra przygodowa osadzona w epoce kamienia łupanego, w której gracze starają się po prostu utrzymać przy życiu podczas wykonywania misji. Czasem potrzebują futer, czasem namiotu, ale są to drobne zadania w porównaniu do celu długofalowego. A cóż to za zadanie? Proszę Państwa, to zadanie na kolejne tysiąclecia, czyli malowanie wielkiego mamuta na ścianie jaskini. Teraz, moi drodzy, bardzo dobra i bardzo duża, nawet bym powiedziała monumentalna wiadomość dla tych wszystkich z Was, którzy zamawiali w ramach przedsprzedaży polską wersję, polską edycję gry Clash of Cultures, monumentalna edycja polska. Jak informuje wydawnictwo Portal Games, w przyszłym tygodniu, w najbliższych dniach rozpoczną się i ruszą wysyłki tej wielkiej, strategicznej gry, a więc za chwilkę trafi ona na Wasze stoły. I co się wydarzy? Ano przyjdzie Wam poprowadzić jedną z 15 historycznych kultur do rozwoju i do dominacji. Clash of Cultures to gra cywilizacyjna w pełnym tego słowa znaczeniu, gdzie znajdziemy 20 kafelków planszy, kilkadziesiąt żetonów, ponad setkę kart i kilkaset figurek. W czasie rozgrywki, przewodząc rodzącej się cywilizacji, będziemy odkrywać nowe tereny, pozyskiwać z nich zasoby, zakładać i rozwijać miasta oraz, oczywiście, podbijać wrogów. Magazynowe wieści od wydawnictwa Rebel, który pokazuje pudełko polskiej edycji gry i zapowiada jej premierę. To pełna rywalizacji gra strategiczna dla od 2 do 4 graczy, w której jako mroczny elf, o, to jest coś dla mnie zdecydowanie, masz za cel zdobycie potęgi i najwyższej pozycji w hierarchii rodów. Budując więc talię sługusów, staraj się wykorzystać ich do osiągnięcia Twojego celu. Z końcem wakacji mówiłam Wam i ostrzegałam Was, że jesień tego roku zapowiada się bardzo obficie i bardzo bogato o premiery nowych planszówek. I chociażby to wydanie Board News o tym świadczy, do tego wszystkiego dołącza jeszcze wydawnictwo Galacta, które informuje, że premiera gry Anno 1800 odbędzie się 10 listopada, a sama planszówka to gra oparta na popularnej grze komputerowej, w którą być może graliście, gdzie floty statków pozwalają na ożywiony handel i rozwój nowych wysp w starym i nowym świecie. W trakcie gry będziecie musieli spełniać oczekiwania mieszkańców i o ile na początku będą zadowoleni, wiecie, no z chleba, z odzieży, z takich podstawowych rzeczy, to wkrótce już, jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, będą żądać, domagać się tak zwanych towarów luksusowych. A Wy, moi drodzy gracze, w trakcie rozgrywki będziecie musieli rozsądnie planować i produkcję, i łańcuch dostaw oraz bardzo mocno zwracać uwagę, w którym kierunku Wasz kraj się rozwija. To jeszcze nie koniec. Dobrych wiadomości od wydawnictwa Galacta, szczególnie dla tych z Was, którzy lubią upiory, zmory, mrok, o którym notabene opowiadałam Wam, a raczej polecałam takie planszówki w miniony piątek. Tam akurat gry Vampir Maskarada Dziedzictwo zabrakło, bo jeszcze w nią nie zagrałam, a Wy będziecie mieli taką okazję w okolicach połowy listopada, na kiedy właśnie krakowski wydawca zapowiedział premierę tej rywalizacyjnej gry typu Legacy. Vampir Maskarada Dziedzictwo to, jak zapewnia Galacta, klimatyczna gra, przeznaczona dla od 2 do 4 graczy. Jest to, jak wspomniałam, gra Legacy, co oznacza, że będziecie grać w nią wielokrotnie, natomiast za każdym razem będziecie korzystać z nowych elementów, czyli kart, z naklejek, zależnych od decyzji, jakie podejmiecie w trakcie gry. Każdy rozdział rozgrywany jest osobno i ma swojego zwycięzcę, natomiast stanowi to jednocześnie większą całość, która zwana jest w tej grze kronikami.
Karcianą grę Oriflame od wydawnictwa Galacta już znacie, bo swoją premierę miała jakiś czas temu. Pokazywałam Wam ją zresztą w premierach. Natomiast teraz krakowski wydawca udostępnił zasady dla dwójki graczy. Jeśli jesteście ich ciekawi, to zostawiłam Wam linka do nich w opisie. Aktualizacja od wydawnictwa Czocha Games, które to informuje wszystkich zainteresowanych grą Stroganów. Na 7 listopada został zaplanowany transport tej gry do Polski. Jak wszystko pójdzie dobrze, to w ostatnim tygodniu listopada gra powinna trafić na magazyny wydawcy, a to oznacza, że pewnie z początkiem grudnia możecie spodziewać się premiery, a więc pojawienia się gry na Waszych stołach, a to już pozwoli Wam na kolejne wyprawy w głąb Syberii, aby tam zbierać, kolekcjonować futra, bo one będą Wam potrzebne między innymi do spełnienia zachcianek cara i przede wszystkim zdobywania punktów zwycięstwa. Więcej o grze Stroganów opowiadałam w premierach. Dla wygody linka zostawiam Wam w opisie, jeśli macie ochotę zerknąć. W minioną środę, czyli 27 października, odbyła się premiera polskiej wersji językowej gry Deep Madness od wydawnictwa Czacha Games, a więc już możemy przenieść się na samo dno oceanu, gdzie czyhają na nas potwory rodem z mitologii Cthulhu. Sama gra inspirowana jest mocno filmami z serii Obcy i o tym możecie się już przekonać w polskiej wersji językowej, a więcej na temat Deep Madness posłuchacie w obszernej recenzji, którą dla Was nagrałam, dotyczącą właśnie tej gry. Zresztą jest to jedna z tych gier, które Wam polecałam w miniony piątek z serii gier z grozą, w których jeszcze do tego możemy oszaleć. 3, 2, 1, start! I ten start, moi drodzy, nastąpi 30 listopada, kiedy to na platformie Kickstarter rozpocznie się kampania gry Formuła 21 GP od wydawnictwa Dax Games, czyli wyścigowa gra dla od 1 do 6 graczy. Podczas rozgrywki wcielicie się w kierowcę wspomnianej przeze mnie formuły i będziecie ścigać się na torze. Gra ta oferuje Wam tory modułowe, co pozwoli na zbudowanie dowolnego toru wyścigowego. Rozgrywka opiera się na zagrywaniu kart akcji, które reprezentują szybkość oraz rodzaj ruchu. Będziecie dobierać też karty, które umożliwią stworzenie kombosów, dzięki którym zyskacie mocniejszy atak, obronę bądź też ruch. Bingo, moi drodzy, ale to 3 listopada, chociaż w tej grze nie będziemy wykreślać liczb, a raczej zbierać kształty, które pozwolą nam otwierać magiczne portale. Wszystko to w nowości zapowiedzianej, a właściwie już uruchomionej w przedsprzedaży przez wydawnictwo Rebel, czyli nowatorskiej grze z elementami strategii, w której wykorzystacie nadarzające się okazje, czyli Via Magica. Już teraz możecie zamawiać w ramach trwającej przedsprzedaży, a premiery, jak wspomniałam, spodziewajcie się 3 listopada. W drugiej połowie listopada wydawnictwo Rebel zaprasza wszystkich rodzinnych graczy i tych średnio zaawansowanych na wakacje w tropikach w ramach premiery gry Jamajka, która właśnie szacowana jest na drugą część listopada, a wszystko to w nowej wersji, w nowej szacie graficznej z przeredagowanymi zasadami, które mają być jeszcze bardziej przystępne i które pozwolą, aby rozpocząć rozgrywkę i Waszą piracką przygodę w tej grze dużo prościej i łatwiej. Początek listopada, a konkretnie 4 listopada, jest ostatnią szansą na to, jak informuje Portal Games, aby zdobyć dodatkową zawartość w ramach otwartego właśnie do 4 listopada Pledge Managera do gry Robinson Crusoe. Później ta zawartość już po prostu nie będzie dostępna, a więc być może skusicie się na niespodzianki, które jeszcze w sierpniu Portal Games przygotował, a są to figurka Małpiego Towarzystwa, która jest również dostępna w wersji Sandrop, jak również zestaw z małpą, także dostępna w wersji Sandrop, zawierająca figurkę małpy oczywiście, a także zestaw marynarz, gracz oraz matę do gry i to ze zniżką 20%. Jakie jeszcze wiadomości od wydawnictwa Portal Games? Słuchajcie, po raz kolejny gra, która jeszcze nie trafiła ani na sklepowe półki, ani nawet na Wasze stoły, wyprzedała się już w ramach przedsprzedaży, a mówię tutaj o planszowej wersji gry Bloodborne, o której notabene wspomniałam Wam i pokazałam ją przez chwileczkę w moich polecanych grach na Halloween z horrorem, z mrokiem, bo tutaj sporo tego mroku jest przemycone, ale więcej szerzej powiem o niej tuż po weekendzie, więc już teraz zapraszam. Natomiast oczywiście możecie jeszcze szukać egzemplarzy w sklepach z planszówkami i zamawiać w ramach przedsprzedaży.
Moi drodzy, nie zawsze wiadomości są takie, jakie sama bym chciała przekazywać, czyli tylko pozytywne, czy też wy chcielibyście słuchać. Tutaj informacja z lekkim opóźnieniem premier gry Cascadia oraz Wyspa Kotów, która miała odbyć się w minionym tygodniu, ale odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym. Jak informuje Lucky Duck Games Polska, z końcem minionego tygodnia gry miały wyruszyć już do hurtowników, a więc teraz po weekendzie raczej spodziewajcie się ich na sklepowych półkach. Gra Draftozaur z ciekawie rozwiązanym draftem dinozaurów, które przekazujemy sobie, a które musimy rozmieszczać na planszetkach, aby zdobywać w ten sposób punkty zwycięstwa. Notabene autorstwa twórcy Siedmiu Cudów Świata, o których też nie tak dawno Wam opowiadałam, doczekała się do druku, jak informuje nasza księgarnia, a więc kto jeszcze nie spróbował i nie zagrał w Draftozaura, to będzie mógł nabyć sobie taką grę w ramach właśnie ponownego pojawienia się w sprzedaży. A teraz debiut, moi drodzy, przynajmniej na tym większym ekranie. Zapraszam Was serdecznie do posłuchania o grach na każdą kieszeń i to nie ja będę o nich opowiadała. Cześć, z tej strony Robert z Board News. Dzisiaj w troszeczkę innej formie unboxingu chciałbym Wam pokazać, co otrzymaliśmy od wydawnictwa Lucrum Games. Oto takim ładnym, gustownym etui zamykanym na zamek. W tej sztywnej oprawie znalazły się aż 4 gry. 4 gry, o których wspominaliśmy Wam w czerwcu. Są to gry na każdą kieszeń. Każda z nich, jak widzicie, nie jest większa od paczki gum do rzucia, a w każdej znajduje się po 30 kart. Jak wyglądają one dokładnie? Sami zobaczcie. Zacznijmy od gry Dąb. Dęby, żołędzie, wiewiórki. Dobierzcie i ułóżcie karty przed sobą tak, aby stworzyć jak największe grupy jednokolorowych żołędzi i tym samym zdobyć jak najwięcej punktów. Gra jest przeznaczona od 2 do 3 graczy w wieku od 10 lat. W grze Hał waszym zadaniem będzie odnalezienie smakowitych kości i wrzucenie ich do misek, ale tylko jedno z was będzie cieszyć się zwycięstwem. Taki już psi los. Gra przeznaczona od 2 do 4 graczy w wieku od 10 lat. W grze Rum sprawa jest prosta. Kto położy łapę na większej liczbie butelek rumu, ten zostanie kapitanem. Sięgnięcie po władzę to jednak niełatwa sprawa. Nie obędzie się bez ryzykownych manewrów i kuszenia losu. Gra jest przeznaczona dla od 2 do 3 graczy w wieku od 10 lat. No i gra. Operując sprytnym blefem i ostrożnie obstawiając zakłady, odprawcie z kwitkiem rywali i zostańcie ostatnim graczem z najmniejszą liczbą kart na ręce. Gra jest przeznaczona od 2 do 6 graczy w wieku od 12 lat. Kto z Was lubi kości i wyścigi, temu powinna spodobać się nowa gra od wydawnictwa Bones and Dice, czyli Kości i Kości, pod tytułem Kubikos, gdzie kości mamy aż nadto i będziemy sporo nimi rzucać, starając się przemieszczać po planszy i ścigając z innymi graczami, ale nawet jeśli przedobrzymy, jeśli nawet naciągniemy to szczęście za mocno, to nasi kibice nas docenią. O Kubikos mówiłam i pokazywałam Wam ją szerzej w ostatnim odcinku premier, więc zerknijcie sobie koniecznie, jeśli chcecie zobaczyć. Natomiast przedsprzedaż tego tytułu trwa do 12 listopada, a więc możecie cały czas tę grę zamawiać. W tej cywilizacyjnej grze dla od 1 do 4 graczy wcielicie się w jednego z wielkich monarchów. No i co będziecie robić? Jak to monarchowie? Będziecie rozbudowywać swoje imperium, budować budynki, będziecie zarządzać zasobami w odpowiedni sposób, będziecie eksplorować nowe ziemie, handlować, będziecie zdobywać wsparcie najbardziej wpływowych ludzi w kraju, to jest niezwykle potrzebne, oraz rekrutować potężną armię, a to już wiecie po co. Oczywiście po to, aby chronić swoje interesy przed rywalizującymi z Wami państwami. Wszystko to w grze Brazil Imperial, która w polskiej wersji językowej ukaże się nakładem wydawnictwa Lucrum Games i jak informuje Lucrum Games właśnie, gra zmierza, już bardzo blisko jest magazynu wydawcy i niedługo możecie spodziewać się premiery tego tytułu. Teraz za punkty zwycięstwa możecie śpiewać niczym bard, a raczej jak bard, bo to właśnie w barda wcielacie się w nowej, dynamicznej grze typu Flip and Write od wydawnictwa Albi Polska, która pojawiła się już w sklepie tego wydawcy. Neurony w akcji to logiczna gra wyścigu od 6 lat, w której zadaniem graczy będzie wypełnianie kart misji, aby przechodzić do kolejnych poziomów i by na koniec gry mieć najwięcej wypełnionych kart misji. A gra będzie się kończyła w momencie, gdy któryś gracz ukończy kartę misji z 10 poziomu. Wówczas będziemy właśnie policzać, kto tych misji wypełnił najwięcej. Karty misji wyglądają w taki sposób, że mamy tutaj różne wskazówki co do tego, jakie kafelki musimy znaleźć, aby taką misję wypełnić. Będziemy ją zawsze wypełniać, taką kartę, od lewej do prawej po kolei i zawsze będziemy mogli mieć w ręku tylko jeden kafelek. A będziemy kafelki przeszukiwać ze wspólnej puli na stole
i zawsze będziemy to mogli robić tylko jedną ręką. No i właśnie będziemy tutaj albo szukać kafelków pod jakieś proste wymagania typu, po prostu będziemy musieli znaleźć kafelek w danym kolorze, w danym kształcie, czy z liczbą, gdzie dana cyfra będzie musiała stać na konkretnym miejscu w tej liczbie, albo czasami będziemy musieli znaleźć kafelek, który będzie spełniał kilka wymagań, czyli na przykład i symbol, i kolor, a czasami jeszcze dodatkowo liczba. No i oczywiście im wyższy poziom, tym będzie coraz trudniej. A przechodzić do kolejnego poziomu będziemy wtedy, jeżeli uda nam się w danej turze jako pierwszym wypełnić daną misję, wówczas będziemy sprawdzać, czy ona jest wypełniona poprawnie. Jeżeli tak będzie, będziemy otrzymywać kartę misji z kolejnego wyższego poziomu. I tak właśnie będzie się ta gra toczyć. Jest to ciekawa gra na spostrzegawczość, logiczne myślenie, a to wszystko pod presją czasu. Palec Boży Kataklizm to dodatek do gry Palec Boży, który urozmaica rozgrywkę o 5 gracza, a także o 3 warianty rozgrywki, takie jak nowe karty praw, a także karty kataklizmu, które sprawią, że rozgrywka będzie jeszcze bardziej nieprzewidywalna i będzie trudniej opracować własną strategię, ale będzie przy tym zabawniej i bardziej ekscytująco, a także dodatek Mistycy, gdzie każdy gracz będzie miał jakąś dodatkową umiejętność i będzie trzeba pamiętać o zasadach, które właśnie będą mieli ci mistycy. Więc gra dzięki temu będzie jeszcze ciekawsza, będzie większym wyzwaniem, a dodatkowo zagramy w nią w większym gronie. Katan Łamigłówka to gra logiczna dla jednego gracza od 8 lat, w której mamy 40 kart z łamigłówkami, które musimy rozwiązać, sugerując się tym, co jest zawarte na karcie. Czyli mamy zawsze wskazane płytki startowe, które muszą się znaleźć w odpowiednich miejscach na planszy, a także płytki dodatkowe, które musimy dołożyć, by spełnić zadanie. I właśnie już sami musimy wykombinować, jak to odpowiednio dołożyć, żeby trzymać się zasad gry i żeby właśnie tutaj łamigłówkę rozwiązać. Bo zawsze naszym celem będzie łączenie miast z osadami, pilnując takich zasad jak uważanie na przeszkody w postaci pustyń i rzek, uważanie na to, by złodzieje nie sąsiadowali z innymi płytkami niż rycerze, a także by płytki dróg dokładać do siebie w taki sposób, by one się stykały ze sobą wyłącznie tymi samymi symbolami. I pilnując tego wszystkiego, będziemy starali się te łamigłówki właśnie rozwiązywać. I zawsze z tyłu każdej karty mamy poprawne rozwiązanie. Mamy tutaj różne poziomy trudności, będziemy sobie przechodzić od tego najłatwiejszego do coraz trudniejszego, więc będzie to na pewno fajne wyzwanie. Możemy tutaj sobie poruszyć nasze szare komórki i pomyśleć logicznie oraz właśnie ćwiczyć te kompetencje logicznego myślenia. No i mamy też bardzo fajną, kompaktową planszę z wypustkami, dzięki czemu elementy nam się nie przesuwają, więc ta gra jest fajna też na przykład do zabrania w podróż. Jeżeli lubicie gry tego typu, czy chcielibyście dla dziecka właśnie taką grę logiczną, no to myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawy pomysł. Hejże, tu Michał. Zacznijmy dziś od platformy GameFound, gdzie oprócz Lords of Ragnarok, o których już pewnie słyszeliście wystarczająco dużo, szaleje również niezależny dodatek do gry Too Many Bones o podtytule Unbreakable. W tej niesamowicie wydanej grze kooperacyjnej dla 1-4 graczy wcielacie się w bohaterów tropiących złych tyranów, aby ostatecznie pokonać ich w walce na śmierć i życie. W trakcie rozgrywki będziecie kolejno odblokowywać i zarządzać swoimi 16 unikalnymi kostkami przypisanymi do poszczególnych bohaterów, aby pokonywać wszelkie złe istoty stojące na waszej drodze. Wszystkie postaci, zarówno te złe, jak i dobre, przedstawione są na mapie za pomocą pokerowych żetonów, które układamy w stosy, zaznaczając tym samym ich punkty wytrzymałości. W trakcie kampanii możecie oczywiście zaopatrzyć się również w wersję podstawową i mnóstwo innych dodatków. Macie na to czas do 6 listopada. Senjutsu to szybka gra pojedynkowa od 1-4 graczy, w trakcie której wcielacie się w unikalnych bohaterów walczących ze sobą podczas wojny domowej w feudalnej Japonii. Przed rozgrywką będziecie mieli do wyboru skorzystanie z gotowych talii lub stworzenie swojej własnej, co da na pewno sporą regrywalność, kiedy już wciągniecie się w wir walki. W trakcie pojedynku wszyscy gracze zagrywają zakrytą kartę z ręki, następnie odkrywają je naraz i rozpatrują zgodnie z kolejnością inicjatywy znajdującej się na nich. Jednak oprócz samego zagrywania kart, będziecie przemieszczać się swoim wojownikiem po planszy oraz zarządzać specjalnym drzewkiem umiejętności, które da Wam możliwość ulepszania efektów swoich kart. Warto dodać, że aktualnie trwają negocjacje nad polskim wydaniem.
Grę możecie przetestować w wariancie wieloosobowym, jak i solo na Tabletop Simulator, a czas na wsparcie macie do 12 listopada. Po ciężkiej bitwie warto coś zjeść. Przenieśmy się więc do Chin, gdzie wcielimy się w jedno z 12 zodiakalnych zwierząt próbujących zjeść dim sum, czyli takie małe chińskie przekąski. W grze Steam Up od 2 do 5 graczy będzie niemalże wyrywało sobie z ust różnego rodzaju smakołyki. Aby coś zjeść, będziemy musieli po kolei zgarnąć żetony odpowiadające potrawom, na które mamy ochotę, następnie przekręcić tacą tak, aby wybrane przez nas dania znalazły się pod naszym nosem. Niestety istnieje spora szansa, że któryś z przeciwników będzie polował na to samo co my. Wtedy pomocne mogą okazać się specjalne umiejętności, które są unikalne dla każdego ze zwierząt, lub karty sprzyjającej nam fortuny. Jeżeli faktycznie tak będzie, zgarniamy wybrane przekąski i umieszczamy na swojej planszetce punktowej. Jednak aby walka o jedzenie nie była zbyt łatwa, co rundę odkrywamy kartę przeznaczenia, wpływającą na rozgrywkę. Kiedy dobierzemy ostatnią lub zjemy wszystko, co oferuje restauracja, gra dobiega końca i podliczamy punkty. Jeżeli nabraliście ochoty, możecie jej spróbować na Tabletop Simulator, a czas na zamówienie swojej porcji macie do 11 listopada. Na koniec coś, o czym muszę wspomnieć, bo wychodzi ze mnie moje RPG-owe gadżeciarstwo. Chodzi o skórzane akcesoria od, uwaga, polskiego producenta Card & Dice. Chociaż bardziej skłaniałbym się ku rzemieślnikowi, bo chyba stoi za tym jedna osoba. Tak czy inaczej, znajdziecie tutaj niesamowicie wykonane kubki na kości, mieszczące 3 zestawy, lub poręczne pudełka, mieszczące 1, jeżeli wolicie mieć je zawsze przy sobie. A dla fanów karcianek, opakowania mieszczące 75 zakoszulkowanych kart. Wszystko zrobione jest ze skóry ręcznie barwionej naturalnymi składnikami. A do wyboru macie 6 kolorów i aż 12 wzorów, także jest w czym przebierać. Ale bez obaw, bo czas na wsparcie macie do 14 listopada. To tyle na dziś, dzięki i do następnego. Cześć kochani, dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca, więc Planszeo podrzuciło mi kolejną listę 5 gier najczęściej wyszukiwanych na ich stronie w październiku, a oto one. Na 5 miejscu jest Gloomhaven Szczęki Lwa od Albi Polska. Pierwszy nakład się szybko wyprzedał, stąd pewnie jest wielkie oczekiwanie, aż gra pojawi się ponownie w sprzedaży. Następnie znajduje się Sight od Phalanx na 4 pozycji. Dodruk powinien pojawić się w drugiej połowie listopada, więc pewnie dlatego tak często są przeglądane oferty tej gry. Podium otwiera premiera z tego tygodnia, czyli Food Chain Magnate od Portal Games. Ta znakomita gra jest z 2015 roku i w końcu doczekała się polskiej edycji. Na drugim miejscu jest Everdell od Rebel, która skradła serce wielu graczy i nadal jest poszukiwana w sklepach. A najczęściej wyszukiwanym tytułem jest Clash of Culture Monumentalna edycja od Portal Games. Premiera odbędzie się już niedługo, a kto zamawia w sklepie wydawcy, to już dostał swój egzemplarz lub otrzyma go na dniach. Dzisiaj jest Halloween, więc z tej okazji sklep Gandalf zorganizował promocję na gry planszowe, a wśród nich znajdziecie również nowości w obniżonej cenie. Cała akcja promocyjna potrwa do 7 listopada. Ale to nie wszystko, bo na fanpage'u sklepu trwa właśnie konkurs, w którym do wygrania jest 5 gier, a fundatorami są wydawnictwo Egmont Polska oraz nasza księgarnia. Na wzięcie w nim udziału macie czas do 4 listopada do godziny 12. Link do promocji oraz konkursu znajdziecie w opisie. Jak widzieliście, moi drodzy, diony się dzisiaj skumulowały, ale ja zupełnie nie. Zapomniałam nagrać Wam pożegnania, więc jak widzicie, dogrywam poza studiem Board News, życząc Wam wspaniałej niedzieli, bardzo, bardzo dobrego tygodnia, korzystajcie z tego wolnego i grajcie dużo w planszówki, szczególnie, że przesuwają nam czas, a więc mamy tego czasu potencjalnie więcej. Zapraszam w tygodniu na materiały, które przygotowuję dla Was i oczywiście w następną niedzielę na kolejny odcinek Board News, więc mam nadzieję, że się widzimy. Zdrówka kochani i trzymajcie się. Cześć! We'll be right back.